Cześć, witam was bardzo serdecznie w FIFA Mobile. Nowy event National Heroes, które już było. Tym razem jest to World Weight, czyli zawodnicy z dookoła świata, ze wszystkich kontynentów oprócz Europy, bo National Heroes oczywiście było, jak były Mistrzostwa Europy, ale wtedy byli tylko zawodnicy z naszego starego kontynentu. Później oczywiście były jeszcze w sierpniu paczuszki w sklepie. Natomiast teraz jest event poświęcony wszystkim kontynentom oprócz właśnie Europy. Na początku tego odcinka chciałbym was zaprosić na mojego Discorda. Kto z was na Discorda nie wbił, to linka macie pod spodem. Wbijajcie, zapraszam serdecznie. Co do mojego składu, to możecie zobaczyć, że no to nie jest mój skład. To jest skład, w którym gram te wyzwania w tym evencie, match day'e. Natomiast jak możecie zobaczyć, wszystkie coinsy, które miałem, no niestety już straciłem. A straciłem jest dlatego, że ulepszyłem mój skład. 190 wbite. Tak wygląda to na chwilę obecną. Na chwilę obecną mogę wam powiedzieć, że jest możliwość podtrenowania zawodników na 109, ale żeby to zrobić, musiałbym coinsy zarobić, a coinsów nie zarobię, bo na markecie w ogóle nie siedzę, także mnie o zarabianie coinsów się nie pytajcie, bo ja się na tym nie znam. Są lepsi szpece w tym temacie, natomiast coś na pewno ogarnę i będzie jeszcze więcej niż 190 na pewno, także nie śpimy, tylko leczymy durść po 200, no bo jak, że inaczej. Przejdźmy teraz do National Heroes tego eventu. Event w sumie prosty, ale przyjemny. Pierwsza zakładka, czyli main. Avalanche Shardy, o właśnie, pamiętajcie o tym, bo tutaj w tej paczce, to jest darmowa paczka, którą codziennie odbieramy za logowanie o 21:00. Jest możliwość Avalanche Shardów trafić. Mamy za to nagrody później w sklepie. Ale co najważniejsze, jest też możliwość na National Points'y oraz Mosaic Tokens'y, które będą potrzebne mi, jak i pewnie niektórym z was, do odebrania pewnego zawodnika. A więc zobaczymy, może akurat te mozaiki wpadną. Jak nie, to trudno. No właśnie, są Avalanche Shardy, także się z tego powodu cieszę. Mozaiki się niestety nie trafiły. Ale tak, jeżeli chodzi o tą pierwszą zakładkę, to mamy oczywiście kamienie milowe. Roberto Carlos z kapitanem, mega karta, ale 60 tysięcy gemów na niego potrzeba, także wiecie, o co chodzi. SBC, pamiętajcie o tym, co tydzień się to zmienia, także trochę rank-upów z busów zawsze naszą drużynę wzmocni. W pierwszej zakładce my tutaj gramy przede wszystkim mecze. Jest ścieżka, żeby w nią wejść, to Avalanche Parts. Tutaj mamy te trzy poziomy, także te meczyki tutaj wszystko gramy. Później wybieramy jednego z dwóch zawodników w każdym tutaj tym chapterze. Tu jest w tym drugim możliwość odebrania Mandzukicia, który już, jak wiecie, w zeszłym tygodniu informacja, że zakończył swoją piękną karierę, bo przecież wicemistrzem świata został. No i w trzecim jest możliwość odebrania albo Benassera, albo Jimeneza, także w taki sposób to wygląda. Dwa tygodnie każdy z nas powinien to na spokojnie tutaj zrobić, także przejdźmy do drugiej zakładki. Jest to Match Day. Match Day to jest zakładka, w której gramy mecze. Możemy grać swoim zwykłym składem, ale jak mogliście zobaczyć, ja mam ustawiony skład, gdzie mam bodajże 166 overall, ponieważ dostajemy dodatkowe kapsy, czyli punkty za to, że mamy zawodników z określonych państw i z określonych właśnie państw, które są w tym evencie Featureless Nations, czyli Featureless Nations NH Worldway Players, a więc Argentyna, Australia i takie tam. Pamiętajcie też, żeby grać meczyki zawsze, jak macie bonusa włączonego, bo wtedy dostajecie 40 National Scorusów więcej, a to jest bardzo ważne w tych tabelkach. Te bonusy odbieracie tutaj, także to jest, myślę, proste i logiczne. Są dwa rankingi. Jeden ranking jest dla poszczególnych grup, które losujemy. On jest na 3 dni,
Także jak możecie zobaczyć, kończy się jutro 21. Natomiast drugi ranking jest dla wszystkich graczy. Wszystkich graczy, którzy grają w FIFA Mobile i on się kończy dopiero za 13 dni. Jak się skończy ten event, to dostajemy nagrodę za niego. Przejdźmy do tego pierwszego tutaj. Ja na chwilę obecną jestem na 50 miejscu akurat, czyli jestem w top 10%. Za to jest 900 Mosaic tokensów, 1000 National Pointów, też jakieś skillboosty czy końce, ale mniejsza o to. Za top 3 są oczywiście lepsze nagrody, ale ja tutaj top 3 raczej nie wbiję, także zbieram energię na następny tydzień, żeby wbić top 3. A bycie w top 10% dla każdego z nas, który ma ustawiony ten skład, to jest, myślę, że obowiązek, bo trzeba być zawsze w top 10 i dwa razy w top 3, w top 3%, to znaczy nie top 3%, tylko w top 3 na podium, żeby odebrać zawodnika z Mosaic Tokens, który jest na końcu. Chyba, no wiecie o kogo chodzi. On jest na free to playu, to wam mogę powiedzieć. Także trzeba być zawsze w top 10%, żeby 900 Mosaic dostawać, bo za top 25% jest tylko 800, za top 40% jest 700, także to jest malutko. Nie damy rady wtedy go zrobić na pewno, a tak jest szansa. Mastery Rewards i Legendary Rewards. Te dwie zakładki omówię jednocześnie, bo tak naprawdę tutaj mamy te National Pointy. Ja ich jeszcze nie wydaję, bo nie wiem na jakiego zawodnika, ale będę szedł w Legendary Rewards. I też wam polecam, żebyście nie szli w Master Rewards, tylko w Legendary Rewards. Ale to też zależy od waszego balansu drużyny, na jakim poziomie jesteście, bo ja, wiecie, jestem na wysokim poziomie, mam 190 overall, także ja na pewno idę w jednego piłkarza 108. Bo akurat przez te 14 dni eventu to dojdziemy tutaj i damy radę odebrać jednego piłkarza 108 z 16 rank upem do naszego składu. Piłkarze to są naprawdę świetni. Według dla mnie osobiście najbardziej by się przydał Emi Martinez na bramkę. Szkoda, że mu nie dali refleksa tylko number one, ale statystyki ma po prostu kosmiczne. Także ja bym w niego szedł, ale no, kto woli, to na pewno coś znajdzie dla siebie. Także tak mówiłem. Jeżeli ktoś z was jest na dosyć niskim poziomie, dopiero zaczyna grać w FIFA Mobile, no, wiem, że koniec edycji niby, ale przedłużyli ją do końca tego roku, także jeszcze kilka miesięcy w nią pogramy, trzeba się z tym pogodzić. Jeżeli ktoś z was na dosyć niskim poziomie, macie 150 overall albo mniej, to ja na waszym miejscu, wiecie co bym zrobił? Ja na waszym miejscu nie szedłbym w Legendary Rewards, tylko bym szedł w Mastery Rewards i wtedy odbierzecie sobie do składu dwóch zawodników z tej zakładki. Można odebrać dzięki temu dwóch piłkarzy 104, każdy ma 12 rank up. I dla takich graczy początkujących według mnie to jest lepsza opcja niż odebranie jednego piłkarza 108, bo bardziej na tym skorzystacie, jeżeli chodzi o drużynę. Dla takich graczy lepszych, no to bierzecie po prostu jednego 108. Także to jest oczywiste. I przejdźmy jeszcze do Mosaic. Tutaj losowałem. No 100 i z setnego gracza mi dwóch wylosowało, ale nic, są bardzo tani, także nawet na to nie zwracam uwagi. Na Neymara i Cavaniego no niestety nie miałem tutaj szans trafić. Także tak to wygląda. To się oczywiście kółko zmienia co tydzień. Za 5 dni będzie nowe. No i tak, mamy tutaj te kamienie milowe i na końcu jest ten oto piłkarz Mo Salah, który na pewno będzie drogi, coś będzie kosztował, bo no, powiem wam szczerze, on jest free to play. Da się go zrobić na free to play, ale też nie do końca. Second striker, napastnik, statystyki świetne. Ja do swojej drużyny pewnie go nie dam, bo mam już dwie ikony Prime, jak mogliście zobaczyć na początku tego odcinka w swoim składzie, więc Puszkasza i Owena, a więc szkoda, ale Salah na pewno będzie dobry. Będzie dobry i wiele osób będzie go w swoich składach miało.
Także można go odebrać. Tak nawiasem mówiąc, teraz właśnie jak nagrywam ten odcinek, to zaczyna się mecz Crystal Palace kontra Liverpool. Także Egipcjanin mam nadzieję, że strzeli. Albo chociaż będzie miał asystę, zobaczymy. No ale tak, 5,5 tysiąca punktów. Mozaik trzeba otworzyć, żeby go dostać. Tak jak mówiłem, jest to do zrobienia, ale w tych turniejach, w tych zakładkach, co zmieniają się co 3 dni, to zawsze musicie być w top 10%. Jeżeli raz nie będziecie w top 10%, to nawet nie macie szans marzyć o Salahu. Dwa razy musicie być w top 3%, to znaczy w top 3%, w top 3 musicie być, żeby te 1000 mozaik zdobyć i wtedy jest szansa na Salaha, ale nawet jak wam się nie uda, to tutaj są paczki, mozaik tokeny, za 6250 gemików jest 500 mozaik, także można to odebrać i dzięki temu większa szansa na odebranie Salaha. No i tak jak mówiłem, co dzień o 21 event shardy, ja dwie odebrałem już, no niestety mozaiki mi nie wpadły, ale jak ktoś będzie miał szczęście, to przez 13 dni jakby tak z 500 mozaik tokenów wpadło na jego konto, to Salah na free to play jest do zrobienia. Także jak macie szczęście, jak będziecie grać match day, to Salaha odbierzecie do swojego składu, jak ktoś nie będzie chciał, jak ja. Mają mocny skład, to ewentualnie na sprzedaż. Zawsze się troszkę tam zarobi. Wzmocni się drużynę, także z mojej strony to tyle w tym odcinku. No i co? Tak jak mówiłem na samiutkim początku tego odcinka, zapraszam was do mojego Discorda. Jest tam FIFA Mobile. Są też inne rzeczy. Linka macie pod spodem, także na diska wbijajcie. No i życzę wam udanego weekendu. No i do następnych odcinków. Cześć!